Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, konferencja prasowa MMA Trójeczka, jest ze mną Remi Gruchała, witam cię serdecznie. Cześć, witam, cześć. Konferencja prasowa jest w trakcie, ale ty już znasz swojego przeciwnika, kto to będzie? Tak, moim przeciwnikiem będzie chłop od Miśka z Nadarzyna, pseudonim Scarface. Jest to gość starszy ode mnie, o 15 lat, cięższy o jakieś 10 kilo. Wyższy o 8 cm, jakoś tak? Także fajnie. Chciałem walkę stricte sportową i mam nadzieję, że taka będzie. Mam nadzieję, że się dobrze przygotowuję i że damy dobrą walkę. Scarface, czyli brzmi bardzo niebezpiecznie. Dlaczego podjąłeś się tej walki? Cięższy, wyższy, starszy? No to starszy to rzeczywiście może być w drugim kierunku, jednak ta szala może się przechylać. Dlaczego podejmujesz tę walkę właśnie? Ja się nie pytałem o przeciwnika. Dostałem propozycję walki i nie pytałem z kim, tylko od razu powiedziałem, że tak, że mogę zawalczyć z kimś na sportowo, zrobić fajny pojedynek i no nie pytałem się o przeciwnika. Jak się dowiedziałem, że no większy, silniejszy, na szczęście wygląd czasem, wygląd nie walczy ogólnie, nie? Jak ktoś potrafi robić swoje, no to wygląd mnie nie robi. Powiedz mi, długo jesteś w treningu? W treningu jestem całe życie, mam 21 lat, a boks trenuję odkąd pamiętam. Boks czy MMA już zacząłeś? Walka będzie w boksie czy w MMA? Walka miała być w MMA. Teraz fajnie, jakbyśmy zrobili to w stójce. Rozmawialiśmy już o tym, żeby zrobić w stójce w K1, żeby było ciekawiej, żeby się nie kulać. Możemy się pokulać, ale fajniej by było zrobić show po prostu. I ja ogólnie wywodzę się z ulicy, trenuję cały czas boks. Ale trenowałem też MMA, kopnięcia, różne rzeczy. Ogólnie lubię sport, zajmuję się sportem całe życie i myślę, że mogę nazwać się sportowcem, więc szukałem sportowego wyzwania i myślę, mam nadzieję, że takie znalazłem. Mam nadzieję, że chłop się dobrze przygotowuje i pokaże klasę. Trenuję z kuzynami starszymi, serdecznie pozdrawiam, z różnymi kolegami. No gdzieś tam ten sport się całe życie przewijał. Od dziadka, przez ojca, przez kuzynów starszych, którzy mi zawsze pomagali i ciągnęli mnie do treningu. No i tak zostało, że teraz ja ciągnę innych do treningu. Więc mi jestem bardzo ciekawa, sparowałeś z dziadkiem? Z dziadkiem nie sparowałem, ale mój dziadek kilka lat temu miał walkę na ringu. Miał 63 lata, a jego rywal miał 72 bodajże. Pan Kazimierz Poteracki, pozdrawiam również. No i stoczyli walkę. Dziadek wygrał? Był remis. Dziadek był młodszy o parę ładnych lat, ale dali fajne show. Fajne show. Także jeszcze dziadek jest w garze. Myślę, że nie jednemu młodemu to by pokazał. A może dziadek kontra Jacek Murański? Ale to też wiekowo nie, też duża różnica tak naprawdę między Jackiem Murańskim a dziadkiem. No to by było zabawne. Musiałbym trochę dziadka potrenować. Muran nie wiem co pokaże, zobaczymy go. Słyszałem, że dostał kontrakt, widziałem, no zobaczymy co Muran pokaże. A chciałbyś takiej walki? Dziadek kontra Murański? No. Ja bym w ogóle chętnie, obojętnie z kim zobaczył Jacka Murańskiego. Z moim dziadkiem, myślę, że jakbym go dobrze potrenował, to Muran miałby ciężko. A dlaczego jesteś taki ciekawy Jacka Murańskiego? No dosyć ciekawa postać, dużo szczeka, a myślę, że nie jest jakiś dobry, tak szczerze. Kto dużo szczeka, ten mało robi. Jest sporo federacji na rynku. Powiedz mi, dlaczego wybrałeś właśnie MMA VIP? Generalnie dostałem propozycję. Ja jestem ulicznikiem. Jeśli ktoś mi proponuje walkę, no to fajnie, przyjąłem. Tym bardziej, że jest to gala w miarę medialna. Nie chodzi mi też o pieniądze. Chcę się pokazać też przy większej publiczności. Dlatego moją garzę przekazuję na Fundację Różala. Pomagaj. Pozdrawiam. Ale to już powiedziałem na konferencji. No, chcę się tutaj sprawdzić przy większej widowni i zrobić coś fajnego sportowego. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Poznam twojego przeciwnika, będziemy mogli porozmawiać o przeciwniku, czy masz już game plan, ale to już wkrótce. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.